Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, odpalamy od razu pochodnie, ponieważ niby wydaje mi się, że jest jaśniej niż wcześniej, ale może to tylko złudzenie. Idziemy wyciągnąć stąd gościa, który wpadł tutaj, który został tutaj zagoniony przez orków. Tutaj już jest dużo ciemniej. Zaraz z nim będziemy mogli porozmawiać. Ja tylko sobie zerknę, czy tutaj czegoś nie ma. Jest złoże węgla. Nie włączyłam sobie lokatora, zanim tu wlazłam. Także wykopiemy sobie najpierw rzeczy, a zaraz go stąd zabiorę. A, i muszę sobie broń zmienić z tej pałki, żeby nie zapomnieć. Bo biliśmy się przecież z golemem ostatnio. Szkoda, że nie ma tutaj, wiecie, takiego szybkiego paska, coś jak później w grach Piranii było na przykład w Risenach, bo bardzo chętnie bym sobie broń taką, tą typowo do bicia golemów wzięła po prostu na inny slot i byśmy to mieli pod ręką. A tak to mamy do wyboru tylko między kuszą, a niestety jednym typem broni. To jest troszeczkę takie, no spoko, ale brakuje jednak wybrania więcej broni. Dopiero w trójce to poprawili tak naprawdę. W Gothicu 3 można było wybrać sobie więcej slocików i fajniejszych cudów. Dobra, siema. Dziecinna łatwa kradzież, wiadomka. Witam. Nazywam się Roland i jestem. Widzę, że żołnierzem króla. Witaj. Jestem Ferel, syn kupca Martisa. Przybyłeś tu z powodu orków. Niezupełnie. Możesz mi powiedzieć, co robisz tu, w kopalni? Oczywiście. Orkowie napadli na wioskę i musieliśmy ratować się ucieczką. Postanowiliśmy schować się w ruinach starego zamku, który wcześniej służył jako posterunek wojskowy lub coś w tym rodzaju. Ale Elenę, dziewczynę z naszej wioski, prawie doganiali orkowie, więc musiałem zwrócić ich uwagę na siebie. Uciekłem do kopalni, a orkowie rzucili się za mną, lecz hałas przyciągnął tu całe stado pełzaczy. Orkowie zostali zmuszeni do wycofania się, a ja musiałem tu zostać, bo pełzacze blokowały mi wyjście. Jestem tu już prawie tydzień. Dobrze, że znalazłem tu trochę jedzenia. Tom i Harald zostawiają tu małe zapasy, bo często wydobywają w tej kopalni węgiel. Ale gdyby wkrótce ktoś tu się nie zjawił, ach, nawet nie chcę o tym myśleć. Co do pełzaczy? Tak, co chcesz o nich wiedzieć? Powiedziałeś, że Tom z Haraldem często wydobywali tu węgiel. Nie było tu wcześniej pełzaczy. No, zanim zajęliśmy te kopalnie, było tu pełno pełzaczy. Ale na szczęście pojawił się niejaki Garlic. Nie było łatwo, ale bardzo nam pomógł. A dokładniej, to powinieneś wiedzieć, że... Ale prawdopodobnie nie jesteś tym zainteresowany. Masz rację. Lepiej opowiedz mi o pełzaczach. No cóż, Garlicowi zawdzięczamy to, że znów możemy korzystać z kopalni. To on wybił wszystkie pełzacze. Podczas korzystania z kopalni, ani razu nie natknęliśmy się na nie. Ale na krótko przed inwazją orków na Khorus, nastąpiło silne trzęsienie ziemi i od tego czasu, nikt z nas do kopalni nie zaglądał. Rozumiem. Zapewne trzęsienie ziemi spowodowało to, że otworzyło się przejście pomiędzy kopalnią i jakąś inną częścią góry. I przez te przejście pełzacze przedostały się do kopalni. Racja, zapewne tak właśnie było. Wydostanę cię stąd. Byłoby wspaniale, ale obawiam się, że ponownie trzeba będzie oczyścić drogę. Idąc do mnie, wybiłeś sporo pełzaczy po drodze. Zapewne ten hałas zdążył przyciągnąć jeszcze więcej tych stworzeń. Nie mam z nimi żadnych szans, więc byłoby lepiej, gdybyś sobie z nimi sam poradził. Wyciągę Enecie stąd. Dziękuję. Nigdy ci tego nie zapomnę. Dobra, no to bierzemy chłopa ze sobą. Zróbmy sejwika. I miejmy nadzieję, że nam się to ładnie tutaj powiedzie. Idziesz za mną? Idziesz. Nie pokazuje mi żadnego... O, pokazuje mi dopiero teraz pełzacze. No i już się... Co tu się stało? Idziesz za mną? Idziesz. Tam się jakiś pełzacz, kurwa, z góry striggerował na typa. Idziesz?
Kuźwa, będę cię obserwować, wiesz? Bo naprawdę. Chryste, panie, zmień tą broń. Dzień dobry. Znowu jedna z tych głupich bestii. Masakra z tym gościem. Ty to już może lepiej nic nie bij, wiesz? Dobra. Jeszcze tutaj jest sporo pełzaczy, ale ja tam się cieszę, bo expik. Siemka. Nie wiem, nie boję się pełzaczy. To jest miód na uszy, jak one po prostu giną. Nawet jak mnie delikatnie gdzieś tam podziabają, to uważam, że warto. No mogę tego pełzacza wziąć? Proszę. No mogłam przez moment. Siemka. Znowu jedna z tych konich bestio. Już myślałam, że gościu tam coś świruje bombę. Sorry, że idę bez pochodni. No, ale z tobą, bestio. Zaraz by mi upadała też co chwilę, więc... Niestety mamy tutaj ciemnicę. A gościu chyba teraz nie wylezie. No, wyłaź. Dobra. Kolejne pełzacze. Gdzie on jest? Spierdolił się na dół, prawda? Zapewne. Chodź tu. Ja cię błagam, mordo. Serio. Tragizm. Okej, to nie był on, ale wózek. Bo to nie zmienia faktu, że był czas, że go nie widziałam przy sobie, więc... No, koniec z tobą, bestio. Wolałam tutaj ostrożnie zadziałać. Tragedia. No, koniec z tobą, bestio. Dobra, mordo. No. Idziesz? Idziesz. Odpaliłam sobie solucję, żeby wiedzieć, czego potrzebujemy konkretnie. No i kaj ty jesteś znowu? Kurwa, no, odwróciłam się tylko na chwilę. Przestań, stary, to robić. Chodź tu. Kuźwa, o każdą belkę się zatnie. No i zaś go nie ma. Co ty myślisz, że ty robisz? Chodź tu. Nie odpierdzielaj, maniany. Błagam cię. Boże, będę się teraz z gościem tutaj jeździć, tak? Halo? Jak ja mam cię zaprowadzić, żebyś ty normalnie chodził?
No. Tak trudno? Ale ty masz problemy, chłopie. Uff, nareszcie wydostaliśmy się. To był jakiś koszmar. Jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Teraz idź do swoich rodziców. Twoi rodzice są teraz w wiosce. Zdołaliśmy oczyścić ją z orków. Znakomite wieści. Natychmiast udam się w drogę. Ja pierdzielę, ty chyba nie wiesz, co to jest koszmar. Idę jeszcze tutaj, bo mi się zrespiły pełzacze. To jest jednak darmowy exp. Okej, zbugował się w ścianie. Spoko. Ej, a co jeżeli ta królowa pełzaczy, to ona się pojawiła teraz dopiero? Powinnam to iść i sprawdzić, nie? Też mi się tak wydaje. Także sprawdzimy to, jeżeli nic nie będzie na dole, to się stąd teleportujemy, a jak coś będzie, no to trzeba będzie to pokonać, nie? Wiadomka. Bo jeżeli się pojawiła, to sobie nie odpuszczę expa, szczególnie, że nie brakuje mi dużo. Do kolejnego poziomu. Odpalmy sobie kuszę, tak na wszelki wypadek. Dobra, nie ma. Także teleportujemy się do wioski. Nie wiem, gdzie jest ten typo, ale go potrzebuję. Walinie już oddawałam leki. Tu jest Harald, Colvin. Nie wiem, gdzie może mieszkać ten Martin. Czy Martinez? Kto opowiada takie rzeczy? Tu go nie ma. Martis. Czy później musiało się tak zdarzyć. Na początek potrzebuję ci to przekazać, że Felen żyje. Ferel żyje. Znalazłem go w kopalni. Co? Znalazłeś Ferella? Żywego. Czy to prawda? Tak, i wyprowadziłem go z kopalni. Zapewne niedługo tu będzie. Nie mogę w to uwierzyć. Mój syn żyje. Dziękuję. Przypomnij mi swoje imię. Roland. Dobrze. Nigdy o tym nie zapomnę, Rolandzie. Życie Ferella jest dla nas bezcenne. Dałbym ci całe złoto świata, żeby ci podziękować za to, co dla nas zrobiłeś. I dlatego ta nagroda, którą chcę ci dać, tylko symbolicznie odzwierciedla to, jak wielce jesteśmy ci zobowiązani. Wszystko w porządku. Wszystko wręcz idealnie, mój przyjacielu. A co u ciebie? Nie mam na co narzekać. Dzięki, że pytasz. Dobra, i teraz mamy handlowanie. Rzeczy do skupowania. Pomidory, pory, cebule, ziemniaki, chili, jajka, jabłka. Zupa, gruszki były. Szynka, chili, jajka. Por. Ziemniak. Cebula. I przepisy były. Przepisy. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Zupa pomidorowa, to nikt tutaj nie sprzedawał. Mocny gulasz jest, ale ja już czytałam mocny gulasz. Zupa z chlebem, kompot, zupa z szynki, z cebulą, ziemniaczana, marchewkowa. Packa na muchy. A po co mi to? Chemucz... O kurwa mać, dawaj to. Dawaj to, bo to jest na pewno lepsze. Ja się nie zapisałam się, ale po prostu widzę, że to jest lepsze. W końcu to była jego. No oczywiście, o połowę. Super. To co, możemy już z tej wyspy się wybywać. W takim razie teleportujemy się do obozu myśliwych, bo będzie nam najbliżej. U myśliwych coś potrzebuje? Chyba nie. Do nowego poziomu zostały mi jakieś tam resztki. Myślę, że wbijemy na spokojnie nowy poziom już za chwilę, kiedy się udamy na statek i zaraportujemy po prostu
Garnotowi, jak wygląda sytuacja. No, ponieważ mamy już wszystko na tej wyspie załatwione. Była bardzo przyjemna, dosyć nieduża. Przeciwnicy byli prości. No, mam nadzieję, że Korinis nam pójdzie równie prosto. Ale obawiam się, że już tak łatwo nie będzie. Ale przynajmniej mamy punkty, żeby się nauczyć na eliksirki, więc to jest plus. Przy okazji możemy chyba tobie... Znasz już moje... Problem z orkami został rozwiązany. Chorus zostało wyzwolone. Naprawdę. Mówisz poważnie. Tak. Nie wierzysz w to. Ale was było tylko trzech, czyż nie? Cóż, jeśli o tym mowa. Och, nie chciałbym ci kiedykolwiek wejść w paradę. Ale tak czy inaczej, dziękuję ci za pomoc. No cóż, to powolutku wrócę sobie do wioski. Chwila. Hej, Vikes, co tam u ciebie? No cóż, wszystko w porządku. Ale jak we trzech pokonaliście wszystkich orków? To nieprawdopodobne. We trzech, chyba w jednego. Dobra, witam, Dandolo. Coś? Możesz mi pomóc? Nie, dzięki. Zabierz mnie na okręt. Dobrze. Wchodź do łodzi i możemy odpływać. Znowu mnie wypierdzieliło gdzieś. Super, jesteśmy na statku. Co by się przydało zrobić? Przydałoby się odwiedzić mój kuferek. Żeby w nim zostawić rzeczy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jak to? Już nie wiem, w co mam wierzyć. Nie mam klucza niby. Nie mówię ci przecież. To niedobrze. Czyżbym wywaliła klucz? Nie potrzebuję. Wiecie, że to jest bardzo możliwe, że wywaliłam. Będziemy się musieli już całe życie cheatować tam. Trudno, potrzebuję tutaj wejść. A! Nie wiadomo już, komu można ufać. Okej, czyli mamy teraz zamknięty dostęp do tego miejsca, po prostu. Dobra. Przecież jasne. Czyli tak to wygląda, kiedy mamy zamknięty dostęp, okej. No to nie będę cudować tutaj, mój błąd. Siemanko, witaj... Gernot. Oh my godness shit. Będzie trudno okraść, dowiedziałem się czegoś po kolei. W sprawie orków. Mów, większość orków przebywa w wiosce. Można się było tego spodziewać. Szukaj dalej. Musimy wiedzieć, gdzie przebywa reszta orków. Przecież wiadomo od dawna. W sprawie orków. Mów, część orków przebywa przy latarni morskiej. Dobrze. Ale potrzebujemy więcej informacji. Kontynuuj poszukiwania. Musimy wiedzieć, gdzie przebywa reszta orków. Nie potrzebuję jeszcze więcej. W sprawie orków. Mów. Orkowie wysłali dwa patrole na obchód wyspy. Większy znajduje się na plaży, a mniejszy patroluje okolice ruin zamku. Dobrze. Ale potrzebujemy więcej informacji. Kontynuuj poszukiwania. Musimy wiedzieć, gdzie przebywa reszta orków. Przychodzę znowu w sprawie orków. Mów. Myślę, że wykryłem wszystkie oddziały orków na wyspie. Doskonale. Teraz można przemyśleć nasz następny krok. Wykonałeś świetną robotę. Proszę, weź tę niewielką nagrodę. Sam by na to nie wpadł. Dowiedziałem się czegoś o orkowej flocie. Tak. To mów, czego udało ci się dowiedzieć? Orkowa flota liczy sobie 20 okrętów i odpłynęła tydzień temu w stronę Korinis. Znaczy się, w stronę Korinis. Cóż, przynajmniej teraz wiemy, jaka jest wielka. Zuch. Doskonale poradziłeś sobie z zadaniem. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. Przyniosłem wodę i prowiant. Ta, niewiele tego masz. Ale myślę, że wystarczy. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Zaraz opuścimy ten region i zaczniemy zbliżać się do naszego tajnego celu. Ale zanim to zrobimy, mam dla ciebie pewne zadanie. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy być bardzo ostrożni. Wejdź na maszt i obserwuj morze. Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, natychmiast masz podnieść alarm. No dobra, no to lecimy w takim razie. Doszło do mnie to, jo. Na maszt, zobaczymy.
Fajnie, jestem uradowana. Teraz się dopiero nam zacznie rozgrywka. Znaczy się nie powiem, sporo żeśmy i tak już przeszli tego moda, ale no to jest zarazem dosłownie jego kawałek, tak naprawdę. Nicht zu sehen. Kein Segel am Horizont. Niedobrze. Oni już się umieją bić, nie? Dużo lepiej sobie radzą. I co, udało ci się bliżej obejrzeć statek orków? Jeśli nie, to koniecznie trzeba zrobić. Ostrożności nigdy nie za wiele. Ich statek, który tam widzisz, niegdyś należał do floty królewskiej. Orkowie przejęli go i wyposażyli na nowo. Ale wystarczy jedno spojrzenie, aby zrozumieć, że jest zaniedbani. Orkowie po prostu nie rozumieją, jak utrzymywać statek w dobrym stanie. Powinni pozostać na swoich starych galerach. Dobra, no mordo, fajnie, ale jakby tutaj jest tyle trupów, a ty mnie zagadujesz, że to nie ma fizycznie sensu. Tragedia. Dobra, no idą tutaj, nie? A, bo tam się nasi ludzie leją. A ja zamiast im kuźwa pomóc, to ja to zbieram, nie? Nie no, ale wiadomo, zbieranie tego ma sens jak najbardziej, nie? Powalona akcja. Dobra, tu jest, widzę, grunt naprawdę... Skręty bagiennego ziela?
Nie macie już co mieć na statku? Siema. Nie, nie spadaj. Ajajaj. Słabiutko. O mój Boże, co tutaj się dzieje w ogóle? O kurde. Najgorsze jest to, że ci orkowie... Oni już się potrafią lepiej bić, nie? Dobra, ktoś tego orka zarąbał. Niech żyje król! Dzięki. Stary, naprawdę. Ale szyneczki dużo. Znaczy, bardzo mi się nie podoba, że tutaj tyle much lata na tym dolnym pokładzie. To dobrze nie wróży. Szkatułka z kosztownościami. To jest w ogóle kapliczka Beliara. Polecam. Nie wygląda zbyt dobrze. O, skóra szablozęba. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Mamy list w języku orków. Matko, te muchy mnie doprowadzają do szału. List w języku orków. No nic z tego nie rozumiem. Jeżeli od razu do Gernota trzeba go odnieść, dobra. Okej, tu rzeczy ominęłam jakimś cudem. Aha, bo broń wyciągłam. No tak. Muzyka jest taka, jakby dalej mnie ktoś chciał bić. Siemanko. A kogo my tutaj mamy? Witam. Kim jesteś? Pomóż mi, proszę. Jestem więźniem orków. Wyglądasz mi na strażnika miejskiego. Tak, nazywam się Martin i należę do straży miejskiej w Tcholinis. Wyciągnij mnie stąd. Nie mogę już tego znieść. Dobra, no to możemy iść, nie? Więc wynośmy się stąd. Odprowadzę cię na nasz okręt. Poczekaj. Koniecznie muszę odzyskać mój miecz. Twój miecz. A gdzie on jest? Widziałem, jak orkowy kapitan zanosił go na dolny pokład. Powinien gdzieś tam być. Czyli jest w samym środku jaskini lwa. Wspaniale. Naprawdę jest dla ciebie taki ważny. Tak, absolutnie. To rodzinna pamiątka. Bez mojego miecza nie ruszam się z miejsca. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Znalazłem twój miecz. Mój miecz. Chwała Adanosowi. Dziękuję ci, nieznajomy. W porządku. W sumie, to jak dostałeś się do niewoli? Chętnie ci o tym opowiem, jak już będziemy na twoim okręcie. Ruszajmy w drogę. Dziękuję ci. Nie będziesz tego żałować. No i fajnie, dobra. Czy Martin sobie poradzi bez problemu z wyjściem stąd? Tak, radzi sobie dużo lepiej niż inne osobniki. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic. Dobra, Martinos, to wychodzimy w takim razie. Tu widzę, że coś zostawiłam jeszcze. Potrzebuję się do Gernota udać, nie? Chyba. Sam by na to nie wpadł. Chwila. Chyba, że mogę pogadać już z Martinem? Tak. Tak mi się właśnie. Oto jesteśmy. Wspaniały okręt. Z konstrukcji podobny do Esmeraldy, która przez pewien czas stała na kotwicy w Tcholinis. Esmeraldę. Z tego, co słyszałem, wiem, to okręt, który przypłynął do Tcholinis pod dowództwem Lorda Hagena. Tak, masz rację. Lord Hagen przypłynął do Tcholinis właśnie na tym okręcie. A dlaczego pytasz? On wiedział już o tym z czystej wcześniej. Ciekawości. A wiesz może, gdzie teraz przebywa Lord Hagen? Nie jestem pewny. O tym nie wiesz. Wiem tylko, że wybierał się do Górniczej Doliny.
Jednakże to było już dość dawno temu, więc popłynął do Górniczej Doliny na Esmeraldzie. Na Esmeraldzie. Czemu tak sądzisz? Tak, do Górniczej Doliny można się dostać drogą morską. Ale teraz jest tam pełno orków. A być może nawet cała ich flota. Ale powiedziałeś, że Esmeralda już nie stoi na kotwicy w Khorinis. Więc gdzie teraz jest? Cóż, to bardzo niezwykła historia. Nieznajomy, który dokonywał nieprawdopodobnych czynów w Khorinis. Pewnego, pięknego dnia przejął okręt i po prostu odpłynął na nim z kilkoma towarzyszami. Sam dobrze go znałem. Walczył ze smokami w Khorinis. Co powiedziałeś? Smoki. Cóż, teraz to mnie nabierasz. Tak dalej. Te smoki rzeczywiście istniały. Uwierz mi. A ty je, oczywiście, widziałeś na własne oczy. To przecież nie mogę pomagać wbrew jego woli. Ale ten nieznajomy nie tylko je widział, ale też walczył z nimi. Jeśli chcesz, mogę opowiedzieć ci o tym więcej. Nie, naprawdę nie mam teraz czasu na podobne opowieści. Cóż, jak chcesz. Ale chciałbym ci jeszcze raz podziękować za pomoc. Masz, trzymaj, to dla ciebie. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomóc. Co wiesz o orkowej flocie? Tylko to, że wdarła się do Khorinis. A w jaki sposób, twoim zdaniem, wpadłem w łapy orków? Czyżby miasto Khorinis było atakowane przez orków? Nie tylko atakowane. Orkowie je zdobyli. Myślę, że teraz jest właściwy czas, byś mi o wszystkim po kolei opowiedział. No tak, oczywiście. Od czego mam zacząć? Powiedz mi, jak przebiegał atak na Khorinis. Więc, było to tak. Po środku nocy obudził mnie głośny alarm. Oczywiście, że natychmiast wybiegłem na ulicę. I przeraziłem się, zobaczywszy ponad 20 orkowych okrętów. Część z nich już przybiła do brzegu i hordy orków wylewały się na ląd. Opór był bezcelowy. Wszyscy, którzy po krótkiej walce jeszcze żyli, uciekli przez bramy tak szybko, jak tylko było to możliwe. Nie wiadomo, to było straszne. Panika była taka, że nikt tak naprawdę nie myślał o poważnym oporze. Nie rozumiem w ogóle, chociaż, tak jak już powiedziałem, byłoby to bezcelowe. Tym bardziej, że Lord Hagen ze swoimi ludźmi już wymaszerował do Górniczej Doliny. Gdyby paladyni byli w mieście, zapewne wszystko wyglądałoby inaczej. Opowiem, jak dostałeś się do orkowej niewoli. Zwyczajnie. Jakiś ork uderzył mnie tak mocno w głowę, że natychmiast straciłem przytomność. A kiedy się oknąłem, otaczało mnie kilku orków. Już myślałem, że wybiła moja ostatnia godzina. Ale nagle pojawiło się kilku czarnych magów i rozkazali wziąć mnie do niewoli. Czarni magowie. Tak, też byłem zdziwiony. Prawdopodobnie, towarzyszyli orkom w ich kampanii. Co było dalej? To było przecież niewiele. Zaciąg Enenli mnie do swojego dowódcy, a ten długo mnie przesłuchiwał. Chociaż był zły, że nie mogłem mu wiele powiedzieć, rozkazał zabrać mnie na jeden z ich okrętów. Skąd no, a potem, ty mnie znalazłeś. Wiesz, dokąd zamierzali cię przewieźć, albo czego szukali czarni magowie w Khorinis. Nie mam pojęcia. Tak dalej być nie może. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Nie, dziękuję. Chcę tylko trochę odpocząć. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? To było przecież jasne. Nie, dziękuję. Chcę tylko trochę odpocząć. Okej. Dobra, czyli idziemy do Garnota od razu chyba. Dzięki Innosowi, że mieliśmy dość czasu, by przygotować się do obrony. Gdybyś nie zauważył na czas orkowego okrętu, wszystko mogło się potoczyć znacznie gorzej. Wśród marynarzy mogła zapanować panika. Wszystko to zmieniłoby wynik bitwy na naszą niekorzyść. Masz tu niewielką nagrodę ode mnie. Tak dalej być nie może. Na pokładzie orkowego okrętu znalazłem list. List. Gdzie dokładnie go znalazłeś? W kajucie kapitańskiej. No i? Jest tam coś ważnego. Nie wiem. Nie potrafię go przeczytać. Napisany jest po orkowemu. Ech, więc żaden z niego pożytek. Ani ja, ani Lord Baldwin, ani inni paladyni, nie znamy języka orków. Chociaż, być może mag ognia będzie mógł ci pomóc. Idź do Wulfiasa. Dobra, no nie chcesz się dowiedzieć, że masz człowieka na pokładzie? No dobra, chyba nie. W końcu zwycięży sprawę. Chrysta nie tutaj. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy. Niżej oczywiście, że niżej tutaj konkretniej. Siemka. Oh my god. O czym by tutaj zacząć rozmowę najpierw?
czy mogę z tobą o czymś porozmawiać? Oczywiście, chłopcze. Co cię do mnie sprowadza? Martin, uwolniony przeze mnie niewolnik orków, powiedział mi, że orkowie wdarli się do Kholinis. To straszna wiadomość. Musisz o tym powiedzieć lordowi Baldwinowi. Martin również powiedział, że orkowie byli w towarzystwie czarnych magów. Czarni magowie. Więc zagrażające nam niebezpieczeństwo jest poważniejsze, niż przypuszczaliśmy. Czego szukają czarni magowie w Kholinis? Nie potrafię tego powiedzieć. Ale zdaje się, że planują coś poważnego. Gdybyśmy tylko wiedzieli, co oni tam knują. Gdy tylko przybędziemy do Kholinis, będziemy musieli tego się dowiedzieć. Znalazłem list w języku orków. Czy możesz to przetłumaczyć? Du hast Glück, ich habe mich mit der Sprache der Orks intensiv beschäftigt. Gib ihn mir. Kiedy skończysz tłumaczenie? Ich denke, dass du dir die Übersetzung bereits morgen bei mir abholen kannst. Dobra, czyli się kimniemy, nie? Dobra, akurat się zrobiło ciemno, także w sam raz na kimę. Szczególnie, że już nawet w drzwi nie trafiam. Sorry, że nie świecę pochodni, ale... Dosłownie idziemy w spanko zaraz. Do rana myślę, że się prześpimy i będzie git. Tutaj jak zwykle zawsze jest ciemno. No, to chyba wszystko. Sporo orków było. Cóż, mieliśmy szczęście, że na statku orków nie było kilku elitarnych wojowników. Spoko, stary, ale nie mam czasu troszkę na ciebie teraz. Hej, ty. Tłumaczenie listu jest gotowe. Tak, trzymaj. Nie było to takie proste. Musiałem domyślać się bardzo wielu słów. W liście jest mowa. Chociaż, zaczekaj, lepiej przeczytaj go sam. Okej. O wielki Zenszaku, władco Daktarus, powodzeniem zajęliśmy miasto Kholinis. Teraz kieruję swoje statki do zdobycia Górniczej Doliny. Wkrótce i tamtejsze mory będą w naszych rękach. Pan Krosz, admirał floty orków. Witaj. Nie brzmi to dobrze. Okej, z tobą już nic nie wykminię w takim razie. No to do Garnota. Wulfias zdołał przetłumaczyć list. Naprawdę. To dobra wiadomość. Dawaj go tutaj. No i, czy zawartość listu coś ci mówi? O tak. Sporo słyszałem o tym Prankroszu. To chyba największy z admirałów orkowej floty. I to on wtargnął do Kholinis, Niestety nic nie wiem o odbiorcy listu, Zenszaku. A także o miejscu o nazwie Draktar. Cóż, przynajmniej teraz już wiemy, że celem orków jest Górnicza Dolina. A to znaczy, że nasze ścieżki raczej się nie przetną i w najbliższym czasie nic nam nie zagraża. W najgorszym wypadku, natkniemy się najwyżej na kilka okrętów, a to już nie jest taki wielki problem. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę, znajdując ten list. Ani ja, ani Lord Baldwin, ani inni, nie zapomnimy ci tego. Aha. Lordzie Baldwinie, mam dla ciebie ważną informację. Jeśli naprawdę jest tak ważna, że musisz mi ją przekazać osobiście, to możesz mówić bez wahania. Martin, uwolniony przez mnie więzień orków, powiedział mi, że flota orków zaatakowała Kholinis. Co ty mówisz? To straszne wieści. A co z miastem? Orkowie już go przejęli. Tak, wróg całkowicie opanował miasto. A co z Lordem Hagenem i mieszkańcami miasta? Lord Hagen wcześniej opuścił miasto. Wielu mieszkańcom udało się uciec. Ale Martin o ich losie nic więcej nie wiedział. Na Innosa, to grozi niepowodzeniem dla całej naszej misji. Cóż nam czynić? Teraz mogę się dowiedzieć, dokąd zmierzamy. Tak, ponieważ nie ma sensu dłużej tego ukrywać. Król Erchaobar powierzył mi dwie ważne misje. Pierwsza, to dotrzeć do Kholinis i dowiedzieć się od Lorda Hagena, dlaczego jeszcze nie wrócił. Jeśli potrzebuje mojej pomocy, to mam mu jej udzielić wszystkimi możliwymi sposobami, aby mógł wypełnić swoją misję. A jakie zadanie ma Lord Hagen?
w kopalniach górniczej doliny, ma wydobyć jak najwięcej magicznej rudy i dostarczyć ją do Engardu, aby kowale króla mogli wykuć potrzebną ilość mieczy do walki z orkami. Bez tej broni nie mamy szans w tej wojnie z orkami. A na czym polega druga misja? Jeśli zakończymy nasze zadanie w Khorinis albo też nie zdołamy tego zrobić, to z rozkazu króla, musimy dołożyć wszelkich starań, aby wykryć i zamknąć wszystkie szlaki, którymi orkowie dostarczają zapasy. Jak to zrobimy? Zapasy orków w Myrtanie są obecnie uzupełniane na dwa sposoby. Przede wszystkim, orkowie transportują zapasy górskimi drogami z Nordmaru. Ale te szlaki zawsze były bardzo niebezpieczne z powodu śnieżnych burz i dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie nawet dla orków. Więc teraz orkowie próbują wykorzystać swoją flotę do przetransportowania swoich zapasów. Odtąd, gdy nasza flota została zniszczona podczas wojny, to dla nich najbezpieczniejszy sposób. Teraz musimy zadbać o to, aby morskie szlaki orków zostały zablokowane. Rozumiem. To znaczy, że mamy przechwycić każdy statek orków, który pojawi się w pobliżu naszego kursu. Właśnie tak. Byłoby wręcz wspaniale, gdybyśmy zdołali całkowicie uporać się z flotą orków. Ale dokonanie tego, mając do dyspozycji tylko Albatrosa, jest raczej niemożliwe. Prócz tego, nasza misja i tak już jest bardzo niebezpieczna. Możemy atakować tylko pojedyncze statki orków, ale nie kilka. Jeśli zetkniemy się z kilkoma okrętami wojennymi albo też ze statkiem pełnym orków, to bitwa zapewne zakończy się dla nas porażką. A jeśli my przegramy, to i całe królestwo przepadnie. Co teraz będziemy robić? Ponieważ orkowie zajęli Khorinis, nie możemy podpłynąć Albatrosem zbyt blisko do wyspy. Więc wydam polecenie Gernotowi i jeszcze kilku członkom załogi, aby na łodziach popłynęli na Khorinis. Mogę towarzyszyć Gernotowi i pozostałym. Nie musisz o to pytać. Przez niedługi czas twojego pobytu na statku, już zdążyłeś pokazać się z najlepszej strony. Prócz tego, pochodzisz z Khorinis i dobrze znasz wyspę. Wiem również, że chciałbyś zostać wojownikiem Innosa. I teraz masz wyjątkową okazję, aby udowodnić, że jesteś tego wart. Osobiście wydaję ci polecenie, abyś zbadał sytuację w Khorinis. Znajdź Lorda Hagena. Ustal, jak daleko orkowie posunęli się w głąb wyspy. Odszukaj ocalałych. Prawdopodobnie jest sposób, jak wyzwolić Khorinis od orków. A jeśli tak jest, to znajdź go. Co mam przekazać Lordowi Hagenowi, jeśli go odnajdę? Dowiedz się od niego, ile rudy zdołał wydobyć. A zarazem ustal, czy możemy jakoś mu pomóc w odbiciu Khorinis. Zajmę się poleceniem tak szybko, jak tylko będę mógł, Lordzie Baldwinie. Byłem przekonany, że to powiesz. Masz klucz od mojej kajuty. W moim kufrze jest mapa wybrzeża Khorinis. Przynieś mi ją, abyś mógł odpłynąć możliwie jak najszybciej. I niech Inous ma ciebie w opiece. Rozdział trzeci. Niebezpieczna misja. Pięknie. Dobra, to idziemy do kajutki. Chryste, to nie tutaj? Tutaj. Dobra. Mamy jakiś pulpit nawet. Prawo wyspy. No i już, jesteśmy teleportowani na to... na Khorinis, no. Miło. Jesteśmy. Sporo jaszczurek. Na hita spadają. Jak wejdzie krycik oczywiście. Bez kryte to nie robię, tak jak wiecie. Ale warto było tutaj wejść i sobie powybijać. Jeszcze. No, kurdele, dobra. Srebrny puchar. Nie wiem, czy to działa. Kurde, miałam powiedzieć, że nie działa, ale jednak działa. Ła. Niedobrze.
tutaj nam będzie dłużej się gra zapisywała i wczytywała, bo obszar jest naprawdę dosyć duży. Jeżeli mam być szczera. Kuferki są oczywiście puste, ale tutaj możemy coś znaleźć jeszcze dodatkowo. Sakieweczkę konkretniej. No wiadomo, puste są, bo tutaj był już nasz bezimienny bohater, prawda? Okej. Okay. Czy mamy jakieś zadania? No cóż, nareszcie Korinis. To prawda. I niech Inous obdarzy nas swoją pomocą. Co teraz zrobimy? Musimy wyjaśnić, co się wydarzyło na Korinis. Na razie dowiedzieliśmy się od Martina, że orkowie przejęli miasto. Ale nic więcej nie wiemy. Co się stało z mieszkańcami? Co z paladynami? Czy Lord Hagen wyruszył do Górniczej Doliny, czy też wrócił do miasta? Moja reakcja była taka sama. Gdy dowiedział się, że orkowie pojawili się w Korinis. Gdy dowiemy się tego, dopiero wtedy będziemy mogli opracować nasz dalszy plan działania. Trzeba uważać. Więc dotarliśmy do Korinis. Masz jakieś rady dla mnie? Naturalnie. Jeśli będą ci potrzebne zwoje lub mikstury, to z tym zwracaj się do mnie. Ponieważ najprawdopodobniej będziesz musiał dużo poruszać się po wyspie, więc na to potrzebujesz czasu, ale my go po prostu nie mamy. Dlatego musisz przemieszczać się tak szybko, jak tylko to możliwe. Mam przy sobie runę teleportacji. Wcześniej wiodła do portu w Korinis, ale ją nieco magią przekierowałem i teraz przenosi na tę wyspę. Weź tę runę i dbaj o nią. Jesteś pewien, że ona przeniesie mnie na tę wyspę? No, mniej więcej. Trzeba uważać, co się komu... Moje obliczenia mogą być tylko przybliżone, ponieważ dokładnych danych nie mam. No, ładne dzięki. To znaczy, że mogę pojawić się w morzu lub wśród zgraj orków. Naprawdę nie, sądzisz? Nie sądzę. Przeniesiesz się na tę wyspę. I będzie lepiej, jeśli zaraz wypróbujesz teleport. Dobra. Mod życiowa. Czy ty coś sprzedajesz wartościowego? Pierścień oświecenia. Masz różne zwoje. Receptury. Jakich jest te... Uczymy się eliksiru siły obowiązkowo. Eliksir siły. Doskonała mikstura. Do przygotowania eliksiru jest potrzebny jeden z moczy korzeń i jeden szczaw królewski. Przy ważeniu tego eliksiru uważaj, aby się nie zagotował, inaczej może cię spotkać przykra niespodzianka. Dzięki. Jak jest te... problemy same się robią. Dobra, czyli zręczności faktycznie uczy mnie Sagita. Cholerne jaszczury. Nie będziemy przed nimi bezpieczni, dopóki nie pozbędziemy się ich z całej wyspy. Tak dalej być nie zajmij może. Się tym. No i co? Rozprawiłeś się z jaszczurami? Tak, doskonale. Jeden problem mniej. Trzymaj tu trochę złota. Zapewne ci się przyda. Jakby dzięki. Dobra. Czy coś jeszcze ciekawego tutaj mamy? To wygląda jakby się dało wejść. Ale się chyba nie da. Nie wiem, jestem przewrażliwiona. Teraz dużo będę sprawdzać takiego włażenia w dużo miejsc. Okej. Okay. Tu mamy dodatkowych oczywiście ludzi, z którymi możemy porozmawiać. A, no tak. Tak, tak, tak. Siema Ernst. Wypadałoby z tymi ludźmi pogadać, ale czy dzisiaj? Sama nie wiem. Mamy pełen dziennik zadań. Nie, ja nie oddałam jej tego leku. Fuck my life. Że ona tam umrze na tą gorączkę. Dobra, no mówi się trudno, w sensie oddamy jak będziemy wracać na tamtą wyspę, bo będziemy. I miejmy nadzieję, że Lasencja przeżyje gorączkę ileś tam miesięcy. Co jeszcze mogę zrobić? O to lepiej zapytaj Gernota. Póki co, on tu dowodzi. No, teraz jesteś znów w Korinis. Dlaczego tak? I odpłacę orkom za to, co zrobili moim towarzyszom.
wszystko w porządku. Tak? Wszystko. Tak, jakby brakowało mi zmarłych. Mnie i tak nikt nie pyta. Wszystko w porządku. Kto to wie? Musimy być bardzo ostrożni, żeby orkowie nas tu nie wykryli. Sądzisz, że nie jesteśmy tu bezpieczni? Trzeba było skąd mam to wcześniej wiedzieć? Lepiej spytaj Ernsta, nie spuszcza oczu z portu. Okej, czyli mogę Dandolo też wziąć ze sobą. Nie wiedziałam, że mogę. Hawk i Halvar. Kowalstwo. Poprawianie zręczności i siły. Tu jest jeszcze Volker. Hej, ty. Witaj, Volker. Możesz mi pomóc? Oczywiście. O co chodzi? Aha, okej. Okay. Strzelanie jest z kuszy, uczysz? I Ernst. Hej, ty. Jak to wygląda? Widzisz coś? Niewiele. Tylko jeden statek wpłynął do portu. Statek. Orków. Na to wygląda. Z pewnością coś planują. No dobrze, moi drodzy, w takim razie jesteśmy na Corinis, jak zapewne zdążyliście się zorientować. Kurde, ja mam ochotę po tej wyspie łazić, bo mam wrażenie, że tutaj twórcy coś ukryli dla mnie. Oj, tak, coś czuję moim nosem. Albo i nie, bo tam się nie da wejść. Cholera jasna. Niemożliwe. Dotrę do prawdy. Chyba, że będę takie cuda na kiju odpierdzielać, to chyba się jednak nie uda. Serio? Tu nic... A może tutaj? Coś tu schowali mi w krzaku? Znaczy się na skalę? Nie? No niemożliwe. Ty naprawdę żadnej roślinki? Nic? Ale biedens. Dobra. No to co, moi drodzy, w kolejnym odcinku będziemy tutaj już wchodzić do Corinis. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście wiem, gdzie iść, bo Corinis przechodziłam, także sobie poradzimy. Jeszcze Corinis znam. To z Warantem będzie przydatna wasza pomoc, na pewno. Okej, okay, właśnie się topię. Musimy się udać w miejsce, gdzie był schowany łuk Bospera i gdzie była gildia złodziei. Także to wiem na pewno i tak zrobimy. Dzięki wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film i lecę się położyć już na zasłużone spanko. Trzymajcie się i cześć!